Hej, witam Was w kolejnym odcinku z The Sims 4 z Metamorfoz Rodzin Simsowych. Z tej strony Avia, a przed nami rodzina Bailey Moon. Jest to rodzina gwiazd, może nie są to super gwiazdy, ale zapracowałam na swoje tabliczki z tego, co poczytałam, bo szczerze mówiąc, wiecie, ja nakupowałam sobie tych dodatków i ja w ogóle nie wiem, co się w nich dzieje. No, oprócz tych podstawowych, no bo te podstawowe to zawsze miałam gdzieś tam kupione w innych częściach. Tak czy siak, moi drodzy, ja będę odkrywać ten świat, ale już rolinki sobie przerabiam. Coś tu miałam jeszcze do Was dodać, ale oczywiście jak zwykle się zapędziłam i zapomniałam. No cóż, mamy w tej rodzince Torniego, Oktawię i Orange'a. Nie mam zielonego pojęcia, dlaczego są, mają tak jakby dwa nazwiska, ale cóż, tak może musi być. Postaram się ich przerobić. Ja oczywiście też nie będę robić zdjęć orężowych, więc jeżeli śledzicie mojego Instagrama, prawdopodobnie go na nim nie będzie, ponieważ nie jestem zwolenniczką tam wstawiania dzieci, ponieważ dzieci to są dzieci. I ja ogólnie nie chcę zbytnio przerabiać ich, bo dzieci to są dzieci i one powinny pozostać w takiej kreskówkowej wersji. Może te starsze jeszcze ok, ale te malutkie tak jakoś mi się w ogóle nie widzi, żeby robić z nich młodych dorosłych. Tak czy siak, moi drodzy, dziękuję, że tutaj ze mną jesteście. Mam nadzieję, że odcinek Wam się będzie podobać. Jeżeli chodzi o mody, oczywiście standardowo linki będą w opisie, a jeżeli nie znajdziecie jakiegoś moda, będą one na Facebooku w postach, do których oczywiście Wam podlinkuję wszystko. Tak czy siak, moi drodzy, to by było na tyle. Widzimy się za chwilkę, jak po prostu skończę ich przerabiać. Oczywiście też uprzedzam, że odcinek może być dłuższy, no bo mamy 3 osoby. Tak czy siak, do zobaczenia za chwilę.
Moi drodzy, jestem już z powrotem i jak ma być taka szczera, całkowita, całkowicie, to nikt mi jakoś strasznie specjalnie nie przypadł do gustu z tej rodziny. Może wiecie, ta Oktawia jako kobieta nie była najgorsza, nawet mi się ją okej robiło, ale jakoś nie czuję takiego, wiecie, takiej satysfakcji z tego, że o, jak ja ładnie ich zrobiłam. Orange jak to Orange, nie mogę nic więcej o nim powiedzieć, bo to jest dziecko, więc tak starałam się mu tylko, wiecie, zmienić jakieś włoski i ewentualnie ubranka na jakieś z modów, których też nie mam, jak widzieliście, za wiele, więc będę musiała sobie na pewno to kiedyś uzupełnić. Barley mi się w ogóle nie podoba, jakoś nie mój styl. Najbardziej mi to przeraziło, że on ma blond włosy i czarne brwi. No, mnie serce boli, jak na to patrzyłam, ale postarałam się to odwzorować tak, jak było. No i cóż, no tak po prostu wyglądają oni w mojej wersji. Nie uważam, że są najgorsi, ale też nie są tacy po prostu, wiecie, tacy, jak ja bym sobie ich wymarzyła. No ale chyba więcej nie mogłam zrobić, przynajmniej ja. Może ktoś inny zrobił lepiej, jeżeli tak, to może się pochwalić w komentarzach. Tak czy siak, moi drodzy, to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcineczek Wam się podobał. Oczywiście bardzo gorąco i serdecznie chciałabym Was zaprosić do grupy na Facebooku, która się rozrasta. Jest nas coraz więcej, możecie tam sobie udostępniać swoje prace oraz reklamować swoje profile, więc jest to jakiś tam sposób, żeby znaleźć sobie jakąś tam widownię. Oczywiście też przypominam, że mody są w linkach, w opisie, jeżeli nie, no to są w postach na Facebooku, do których owszem też macie linki, więc się nie musicie bać. I cóż, to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcineczek Wam się podobał. Zachęcam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji, które mnie mega bardzo motywują i sprawiają, że ta seria jeszcze jest. Tak czy siak, dziękuję bardzo i do zobaczenia. Pa, pa!